Czyli przed nami centralna część z tej całej podsekcji obejmującej rozdziały od 9 do 11. Jaka jest ogólna budowa tej centralnej części? No zwróćcie uwagę, że znowu Paweł jest naprawdę uparty jak osiołek, tak? Znowu na ramię ma takie cząstki, takie równoległe, rozdzielone, tak? Czyli A2 i A1 to jest jakaś tam para ideowa i tak dalej, i tak dalej. Ale wszystkich warstw jest tylko 3, także to, co dzisiaj postaram się zrobić, tylko skomentować, to zrobimy tą część i tą, tak? A to centrum same zostawimy sobie na następny raz, bo tam się dzieje dużo rzeczy i są dość ważne rzeczy. I przynajmniej przy tej perspektywie, jaką ja prezentuję, to będziemy zupełnie w innych miejscach niż chyba zwykle żeście bywali. Dobrze. To od razu weźmy się do dzieła i zobaczmy te 3 cząstki, tak, które są na ramię całego tego tekstu. Będę czytał parami, tak, po to, abyśmy od razu spróbowali wychwycić te wspólne motywy, tematy. To zaczynam. Po pierwszej stronie, z pierwszej kolumny. I jak przepowiedział Izajasz, gdyby Pan zastępów nie pozostawił nam zarodzi, jak Sodoma stalibyśmy się i do Gomory bylibyśmy podobni. Ja tam pozmieniałem te porządki, żebyście zobaczyli ten rytm. A po drugiej stronie. Pytam więc, czy Bóg odrzucił swój lud? Bynajmniej. Przecież ja jestem Izraelitą z potomstwa Abrahama, z plemienia Benjamina. Nie odrzucił Bóg swego ludu, który uprzednio sobie upatrzył. Czy nie wiecie, co o Eliaszu mówi Pismo, jak się uskarża przed Bogiem na Izraela? Panie, proroków Twoich pozabijali, ołtarze Twoje poburzyli i zostałem tylko ja sam i nastają na moje życie. Ale co mu mówi wyrocznia? Zostawiłem sobie 7000 mężów, którzy nie zgięli kolan przed Baalem. Okej? Okay? Co łączy tą pierwszą parę? Pozostawił. I zwróćcie uwagę, że to znowu jest jakby język to, że Bóg sobie pozostawił, tak? Tak? Ale widać, znowu Paweł zaczyna ten szereg od tego, że Bóg dba, aby to nasienie wiary szło, tak? Żeby nie zostało przecięte, tak? Czyli chroni to, tą linię, która jakby odpowiada wiarą. I tak było, jest teraz. Paweł mówi o teraźniejszości, werset 29, i odwołuje się również do teraz i do pewnego przykładu, który już znamy z historii, że po prostu to nie jest nic znowu nowego, tak? To wszystko już w Izraelu już się powtarzało. Dobrze, czyli mamy sprawę resztki, Bóg jest wierny Izraelowi, pomimo iż zasługuje na tęgielanie, bo trzeba powiedzieć, że tak to idzie w tym wersecie 9, bo to jest przywołanie tekstu chyba z Izajasza, jeżeli dobrze pamiętam, ale odwołania do Gomory, do Sodomy w odniesieniu do Izraela jako pewnej oceny ich możliwości, to pojawiają się dość często w Starym Testamencie. Pierwszy Izajasza. Proszę? Pierwszy Izajasza. Tak właśnie. Dobrze, czyli taką mamy sytuację. Paweł mówi, że to Bóg jest, troszczy się o Izrael, aby po prostu ta jego linia, ta jego resztka była zachowana i wspierana. Druga para. Cóż wtedy powiemy? To, że poganie, którzy nie dążyli do sprawiedliwości, dostąpili sprawiedliwości. Sprawiedliwości, która jest z wiary. A Izrael, który dążył do sprawiedliwości z zakonu, do sprawiedliwości z zakonu nie doszedł. Dlaczego? Dlatego, że było to nie z wiary, lecz jakby z uczynków. Tak? A po drugiej stronie mamy. Podobnie i obecnie resztka według wyboru łaski pozostała. Jeśli zaś z łaski, to już nie z uczynków.
bo inaczej łaska nie byłaby już łaską. Cóż więc, czego Izrael poszukuje, tego nie osiągnął, ale wybranie osiągnęło. Są jakieś podobieństwa pomiędzy tymi dwoma tekstami? Nie z uczynków. Z uczynków. Tak, i przede wszystkim to, że ci, którzy idą za łaską, którzy opierają się na łasce Boga, trafiają w sedno, a ci, którzy nawet opierając się na prawie, ale idąc przez uczynki, chybiają celu, tak? Czyli w obydwu miejscach w jakimś sensie Izrael, ten, który jest krytykowany tutaj przez Pawła, nie trafia celu, tak? W obydwu miejscach. Poganie zaczynają i resztka trafia. W porządku, czyli tak, ci, którzy ufają Bogu, opierają się na Jego łasce i obietnicy, doświadczają usprawiedliwienia, przeciwnie do tych, którzy liczą na własne siły i własne zasługi. Ostatecznie ufający Bogu poganie wyprzedzają wielu Żydów, ale też zachowani Żydzi to ci, którzy wytrwali przy Bogu. No i to jest właściwie to, co żeśmy tutaj mieli. Okej, no i zostaje nam teraz ostatnia para. Potknęli się oni o kamień obrazy, jak napisano, oto kładę na Syjonie kamień obrazu i skałę zgorszenia, a kto w niego wierzący, nie będzie zawstydzony. A po drugiej, pozostali zaś ulegli zatwardziałości, jak napisano. Zesłał Bóg na nich ducha znieczulenia, dał im oczy, które nie widzą i uszy, które nie słyszą aż do dnia dzisiejszego. A Dawid powiada, niechaj stół ich stanie się dla nich sidłem i siecią, i zgorszeniem, i zapłatą im. Niech zaćmią się ich oczy, aby nie widzieli, a grzech ich, a grzbiet ich pochyl na zawsze. Coś łączy te dwie części? Wydaje się, że obie wyrażają pewien stan upadku. Tak? W pierwszym jest potknęli się. Zwróćcie uwagę, że to jest taki piękny eufemizm. Bo jak ostatnio, miesiąc temu, żeśmy to omawiali, to po prostu było powiedziane, jak wytrwale uciekali od zaufania Bogu i starali się oprzeć na wszystkich innych tam silnych krajach, sąsiadach i tak dalej, a nie chcieli skorzystać nawet wręcz z dosłownego wezwania proroka Izajasza, który poszedł do króla i mówi, nie bój się i tak dalej. I tam zostało to... Zgorszenia, myślę, jest podobny w obu tych. Jeszcze raz? Że niech stanie się coś im zgorszeniem. Tutaj jest kamień obrazy i skała zgorszenia, a tutaj niechaj stół ich stanie się siwym i sieciu i zgorszeniem. Tak. To zgorszenie to trzeba powiedzieć, że to właśnie jest słówko, które czasami dosłownie znaczy przeszkodę, o którą się można potknąć, tak? Czyli ktoś chce iść i nagle bęc. Przy czym trzeba powiedzieć tak, to sformułowanie tutaj, potknęli się o kamień obrazy, to potknęli się jest niezwykle takim łagodnym sformułowaniem, tak? Jak na to, co prorocy czasami mówią o Izraelu. Ale tutaj zostaje to już rozwinięte, tak? To, co wybrali, zamiast oparcie się o, jak żeśmy to mówili miesiąc temu, o Boga. Bo tym kamieniem zgorszenia dla nich, kamieniem potknięcia jest to, że nie wybierają zaufania do Boga i próbują szukać swoich rozwiązań, które ostatecznie wikła ich w jeszcze gorszą sytuację, tak? I przegrywają ostatecznie. W związku z tym tutaj zostaje znowu użyty ten stary, dobry język. Zesłał Bóg na nich ducha znieczulenia, dał im oczy, które nie widzą, tak? Ale gdybyśmy znowu to odczytali w tym kontekście 1.18.32, to byśmy zobaczyli, że to jest inne określenie tego, że ktoś mówi wytrwale Bogu, nie interesujesz mnie, tak? Chcę żyć po swojemu. I prorocy używają takiej stylistyki, która jakby przekłada na Boga to, że On ich ustawia w takim stanie, a wydaje się, że to, do czego po prostu mamy jakby prawo powiedzieć po tym 1.18.32, to to, że Bóg w którymś momencie mówi,
takim razie nie wtrącam się bardziej, tak? Wybierasz to, najedz się tego, co wybrałeś, tak? W tym momencie jest to określenie, więc wydał ich. Najpierw jest określenie jakby takiego upartego pogrążania się w mówieniu Bogu nie, w związku z tym potem się pojawia, mówi, więc Bóg ich wydał, tak? Na pastwę. I tutaj Dawid mówi, w takim razie niech się tam wybiorą i niech tego doświadczą. Dobra. W tym tekście dopiero kiedy widzimy te dwa szeregi razem obok siebie, to wiemy, że ten jest u góry, a ten jest na dole. I Paweł w tej części centralnej stosuje taki zabieg, że te pierwsze wypowiedzi nie są tak ostre, jak te drugie. Zwłaszcza kiedy jest język krytyki Izraela. W związku z tym tutaj odwołuje się do tekstu z Izajasza, który Żyd będzie wiedział, o co chodzi, tak? Że to jest właściwie bardzo ostre oskarżenie w stosunku do Izraela. Ale my, którzy nie jesteśmy Żydami, jakby nie kojarzy nam się od razu jakby atmosfera ta z Izajasza, no to mówimy, no ktoś się potknął okami, tak? To nie brzmi tak bardzo ostro, znaczy, sekundkę, tak bardzo ostro. Natomiast tutaj, przez ten opis, co wybierają, czemu się chcą oddać, no cóż, widzimy, że ta intensywność sprzeciwu jest wielka i tyle. Mariusz, co chciałeś powiedzieć? To cytat tu jest, niech tu się stanie na nich płatką siłę i tak dalej, no to jest czarny 69, który jest panem Chrystusa, nie? W wersie wcześniej w tym samym jest, jako pokarm dla limitującą roślinę, a wyprawiają próbowanie na napoić mnie ocem. Niechaj stój przed nimi stanie się płatką, a co jest pój pomyślności siłę. Mhm. Czyli to oba są też chrystologiczne, co są tak zacytowane. Czy ten jest ściśle chrystologiczny, o tym rozmawialiśmy miesiąc temu. No to jest jakby jeszcze kwestia do przemyślenia, dlaczego Paweł nie waha się używać tego cytatu w odniesieniu do Chrystusa. No, ale to już jakby z kilku naszych spotkań coś by wynikało. Dobra, chciałbym, żebyście w każdym razie tylko jedną rzecz tutaj... Gdzie to jest? Gdzie ja to miałem? Resztka, zaraz. Nie. Zaraz. O, gdzieś mi to uciekło. Dobra, trudno. W związku z tym. Trudno. Skoro uciekło, to uciekło. Nie ma o czym gadać. Czyli w tych dwóch szeregach Paweł najpierw jakby prezentuje taką niby umiarkowaną krytykę, która przychodzi w bardzo zdecydowaną. Tak? To jest jedna rzecz. Ja te kroki po prostu określiłem sobie mniej więcej tak. Na początku Bóg pozostaje wierny Izraelowi, zachowuje go przy istnieniu jako lud, pomimo jego postaw wrogości w stosunku do Boga. Tak? Bóg sam dba o to, by zachować imię tych, którzy okazują mu wiarę. To była ta pierwsza para. Potem sprawiedliwość poprzez zdanie się na łaskę Boga i zaufanie Mu osiągają poganie i pewna część Żydów, w przeciwieństwie do tych Żydów, którzy polegają na spełnieniu uczynków prawa jako podstawie usprawiedliwienia. Czyli zwróćcie uwagę, że tu jest ten krytyka tych Żydów, którzy z jednej strony patrzą w prawo, ale nie potrafią go odczytać. I nie potrafiąc go odczytać, tak jak to odczytuje Paweł, lądują z próbami usprawiedliwienia przez uczynki. I Paweł mówi, że to w ogóle jest figura niemożliwa. Jednak całe te dwa szeregi zmierzają do ostatnich elementów, gdzie podkreślona jest niewiara i zatwardziałość Izraela. Tak? Żydzi jak w przeszłości, tak i teraz popadli w stan zatwardziałości. Dlatego narażają się na sąd. I ten sąd oczywiście tutaj wybrzmiewa właśnie jako te słowa z psalmu 69, tak? Tak, 69 z Septuaginty. Mhm. Dobra.
Czy coś mógłbym wam tu jeszcze do tego jakoś dopowiedzieć? Gdzieś mi umknęło jedno sformułowanie i teraz nie mogę go odnaleźć. 11.2 sekundkę. Pozwólcie, że cofnę się troszeczkę. 11.2. Nie odrzucił Bóg swego ludu, który uprzednio sobie upatrzył. Problem polega na tym, że tutaj to słówko upatrzył, to jest za brytyjką. Dosłownie znaczy wcześniej poznał. Wszedł relacje. Proszę? Wszedł relacje poznał. Dosłownie jest wcześniej poznał. Tak? A teraz jest pytanie, co z tym fantem zrobić? Bo no tutaj zaproponowano upatrzył sobie, ale kontekst cały jest, przynajmniej w tym pierwszej parze, że Bóg okazuje łaskę Izraelowi. Tak? Bóg stara się go zachować. Stąd też moje takie rozważania nad tym, czy przypadkiem w tym wcześniej poznał nie ma pewnej idei typowo hebrajskiej, w którym określenie poznał znaczy tyle, co umiłował. Tak? Jest pewnym określeniem na to właśnie na wejście tą intymną intymny związek z drugą stroną. Więc albo może to być w tym momencie propozycja do przeczytania tego, że skoro Bóg od początku go umiłował, w związku z tym jakby okazuje mu tą wierność i trwa przy nim, albo można z tym zrobić coś zupełnie przeciwnego, tak? Że po prostu Bóg od początku wiedział, jaki Izrael jest, jak zresztą piszą niektórzy prorocy, że od początku był krnąbrny i twardego karku. I to wtedy będzie, w zależności od tego, w którym kierunku z tym pójdziemy, to powiemy tak, że albo w tym momencie Paweł tutaj akcentuje to, że miłość Boga przekracza te nie tyle granice, co po prostu jakby jest ponad ten upór i niewierność Izraela i chce Bóg tą miłość ukazywać, aby coś o sobie powiedzieć, aby w jakiś sposób próbować budować tą relację. Albo pokazuje determinację Boga, który robi to, co robi, czyli okazuje tą łaskę, od początku wiedząc, jacy są ludzie i w szczególności, jaki jest Izrael. Więc albo będzie szło bardziej w tym kierunku, miłość, wierność, tutaj ta bardziej ta relacja, pragnienie wejścia w tę relację, albo ta determinacja, aby w jakiś sposób dochować wierności i wytrwać przy tych swoich obietnicach w stosunku do Izraela. Wybaczcie, tylko jeszcze jeden krótki fragment. Kolejna warstwa to są dwa króciutkie fragmenty i na tym zakończymy, tak? Pierwszy jest taki. Bracia, pragnienie serca mego i modlitwa zanoszona do Boga na rzecz Izraela ku zbawieniu. Świadczę bowiem o nich, że gorliwość dla Boga mają, ale nie we właściwym poznaniu. Bo nie znając usprawiedliwienia, które pochodzi od Boga, a własne usiłując ustanowić, nie podporządkowali się usprawiedliwieniu Bożemu. To jest jedna rzecz, czyli ten tekst, który jest wcześniej, a tekst późniejszy jest taki. Ale mówię, czy Izrael nie zrozumiał? Jako pierwszy Mojżesz powiada, ja przez naród, który nie jest narodem, wzbudzę w was zawiść, przez naród nierozumny przyprowadzę was do gniewu. Izajasz zaś waży się nawet powiedzieć, dałem się znaleźć tym, którzy mnie nie szukali, objawiłem się tym, którzy o mnie nie pytali. I do Izraela powiada, cały dzień wyciągałem ręce swoje do ludu nieposłusznego i opornego. Okej, okay. Mamy dwa teksty, w których Paweł w jakimś sensie podkreśla to, że Izrael trwa w braku poznania. Albo nie tyle nawet w braku poznania, co jakby świadomym odrzucaniu poznania, bądź ignorowaniu prawdy. Słówko, które się pojawia w tym pierwszym fragmencie, ale nie we właściwym poznaniu tutaj,
To jest takie określenie, które może mieć wiele znaczeń i dużo znaczy od kontekstu. Gdyby ten tekst był sam, bez tego paralelnego, który go troszeczkę komentuje i bez tych innych tekstów, które żeśmy już o sytuacji Izraela przeczytali, no to można by powiedzieć, no szukają, ale słabo im idzie. No jeszcze trochę poszukają i w końcu znajdą, no bo przecież mają jakiś rozum i na pewno mają dobre intencje, więc teraz jeszcze nie rozumieją, ale w końcu zrozumieją. Tak by można było zrozumieć to słówko, które tam się pojawia. Ono ma takie przykładowe znaczenia. Brak poznania, być ignorantem, z braku informacji. Po prostu pewnych informacji brakuje. Brak możliwości poznania, czyli być w błędzie, być w nieporozumieniu, tak? Również. Brak możliwości poznania. Ale też lekceważenie lub ignorowanie. Pojawia się również sugestia braku zrozumienia jako odpłata za złą postawę moralną. Zwróćcie uwagę, te dwa ostatnie byłyby bardzo bliskie temu, jak były opisywane sytuacja człowieka w 1.18.32, tak? Czyli dokonuje wyboru moralnego i nagle się zostaje opisany, jak zapada się poznawczo i złe nazywa dobrym, głupoty nazywa mądrością i tak dalej, i tak dalej, tak? Więc gdybyśmy mieli tylko ten sam tekst, to sformułowanie, że niewłaściwym poznaniu byłoby no takie niedookreślone, musielibyśmy szukać. Ale Paweł i tutaj robi to samo, co zrobił w tej poprzedniej warstwie, tak? Czyli tą taką niezbyt wyrazistą krytykę dopełnił zapowiedzią sądu nad tymi, którzy po prostu trwają w zatwardziałości, tak? I ten tekst tutaj w wersecie drugim zostaje rozbudowany o te, które opisują stan Izraela w reakcjach jego na to, co robi Bóg wobec nich. O ile wcześniej Bóg się tutaj wypowiedział słowami Mojżesza właśnie na progu wejścia do Kanaanu, kiedy Mojżesz no właściwie narzeka na swój lud przez, i mówi, że po prostu Bóg właśnie takie coś ma w planie, to znaczy, że po prostu nawet wtedy nie byli w tym miejscu Izraelici, jeśli chodzi o wiarę i zaufanie Bogu, w którym powinni być. Potem zwraca się Paweł do Izajasza i mówi, że dałem się znaleźć tym, którzy mnie nie szukali. Objawiłem się tym, którzy o mnie nie pytali. I to, jak mówiłem ostatnio, to są teksty, które mówią znowu o Judzie. Czyli to znowu podkreśla to, że z jednej strony to Bóg musiał wykonywać pracę większą, aby zainteresować sobą Żydów, niż oni sami z siebie po prostu byli nim zainteresowani. W końcu pojawia się taka konkluzja, że cały dzień wyciągałem ręce swoje do ludu nieposłusznego i opornego. I teraz dopiero to nieposłuszne i oporne, tak, którzy nie szukali, a zaczyna się pytanie od, czy nie zrozumiał, tak? On zrozumiał, ale nie chciał. Czyli ten obraz Izraela dopiero komentuje to, co Paweł tutaj powiedział bardzo delikatnie, tak? Czyli aktualna deklaracja oddania Bogu przez Żydów, którzy odrzucają Chrystusa i usiłują sięgnąć po usprawiedliwienie przez uczynki prawa, jest zawoalowanym po prostu buntem, sprzeciwem wobec Bogu. Chcą realizować świętość życia po swojemu i realizować właściwie jakiś swój projekt, a nie to, co Bóg dla nas ludzi i dla nich w tym momencie w szczególności przygotował. Czyli mamy tutaj z jednej strony krytykę taką, która wydaje się być umiarkowana, ale w końcu zostaje skomentowana jako krytyka zdecydowana postaw Izraela w historii i teraz, w teraźniejszości Pawła. I z drugiej strony możemy popatrzeć na te teksty, że o teraźniejszości i o przeszłości wypowiadają się w jakimś sensie prorocy, tak? Paweł, o którym wiemy, że miał taką rolę proroka i ujawnia w tym momencie, objawia w jakimś sensie aktualny stan Izraela i tutaj Izajasz
objawiał swojemu pokoleniu, jak Bóg postrzega ich postawę, ich stan duchowy. W związku z tym podsumowałbym tak, że to nie brak danych ani brak zdolności poznania woli Boga powodują, że Żydzi wybierają własny sposób usprawiedliwienia przeciwny Bogu. Ale niechęć do polegania na Bogu, uparty sprzeciw i bunt, tak? Tak widzę tą warstwę i w związku z tym centrum zostawimy sobie na następny raz, a tutaj to, co mamy za sobą, to takie dwie warstwy, gdzie od wierności Boga Paweł zaczyna przez błąd tych, którzy chcą się oprzeć na uczynkach, a nie na łasce i na wierności Boga, do potwierdzenia stanu zatwardziałości, odrzucenia wiary i narażenia się na sąd. Tak kieruje się po prostu argumentacja Pawła. I w kolejnej warstwie podtrzymuje to, że Izrael kiedyś i teraz charakteryzuje upór w sprzeciwie wobec Boga. I to Bóg się bardziej stara nad Izraelem, niż Izrael dba o swojego Boga. Na tym zakończmy w takim razie. Przed nami będą wersety 10:4 do 18 i nimi zajmiemy się na początku następnego wykładu, a potem przejdziemy już do części praktycznych z listu do Rzymian. Dziękuję Wam bardzo. Wybaczcie, jeżeli trochę chaotycznie coś tam leciałem, ale to jest dobra. Mam nad czym pracować. Wielkie dzięki. Czy macie jakieś pytania? Ja mam pytanie, bo żale. Zapytałeś, że Bóg jest wierny wobec Izraela, tak? Tak. To jest pytanie całego Izraela, czy tych, którzy weszli w intymne relacje z Bogiem, czyli którzy chcą poznać Boga? Poznanie jako to, ja sobie rozumiem tak poznanie, wejście po prostu w relacje miłości człowieka wobec Boga i poznanie łaski, i tych uczynków, które wówczas się przygotowały, żeby nie chodzili. Dobrze, zadałeś pytanie. Czy w świetle tego, co... Okej. Okay. Już sekundkę. W świetle tego, co mieliśmy w tekście... Już. Okej. Uciekają ręce. Dobrze. Czy... Zaraz, to jest to. Nie, jeszcze nie to, wybaczcie, jeszcze wcześniej troszeczkę. Dobrze. Czy w świetle tego tekstu, który stanowił ramę, możemy odpowiedzieć na pytanie Krzysia. Czy Bóg chce być wierny tylko tym, którzy mu aktualnie wierzą, jeśli chodzi o na przykład o Izrael ten naturalny, czy też ma jakieś szersze pojęcie wierności? To znaczy, ja myślę, że wierność jest cechą Boga, a nie jest jakimś przywilejem dla jakichś ludzi. Zależy, jak tą wierność mamy teraz rozpatrywać. Ale pytanie było takie, czy Bóg okazuje wierność tylko tym, którzy mu ufają, czy też czuje się w jakiś sposób zobowiązany jakimiś właśnie, nie wiem, może rzuconymi obietnicami wobec również tych, którzy no, nie są akurat w tej najlepszej pozycji, jakbyśmy to określili. No. Jest tak i tak. Ja myślę, że Bóg dał pewne obietnice dla tego narodu i wykonał. Ale nie zapomniał o całym narodzie. Chciałbym, żebyście zwrócili uwagę, ze względu na praojców, tak? Odwołać. Ale oczywiście jednym z kluczowych problemów z tymi naszymi tekstami, z tymi rozdziałami jest to, że wyrastamy w środowisku, które jest skupione na interpretowaniu ich jednostkowo. Tak? Czyli pytanie, czy Kowalski będzie zbawiony, czy nie będzie? Czy pani Nowak będzie zbawiona, czy nie będzie? Co się ze mną stanie, kiedy przekroczę zasłonę śmierci i co się wtedy ze mną stanie? Zwróćcie uwagę,
do pewnego myślenia, do pewnego społecznościowego myślenia, jeśli chodzi o plany Boga, zbawienia, my w ogóle jakby nie dorastamy w naszych dyskusjach. W ogóle tego nie ruszamy. A Paweł w tych rozdziałach mówi przede wszystkim z tej perspektywy. Zwróćcie uwagę, kiedy on mówi, okej, okay, jest historia Izraela, okej, okay, i teraz mówimy tak, że niech przez tą całą historię tylko jest troszeczkę nad kreseczką, w tym sensie, że ci wierzą, oni są wszyscy moralnie tak samo, krzywi, ale ci wierzą, a ci nie wierzą, tak? A to jest historia. To dla niego podtrzymywanie dla Pawła tej grupy, że ona cały czas trwa, jest okazaniem wierności nie tym, ale Izraelowi. On tak myśli. Tak? I trzeba powiedzieć, że dla nas takie myślenie jest zupełnie obce. Kiedy mówi w tych fragmentach ostatnich, o tych gałązkach i tak dalej, kiedy mówi, ok, mamy drzewko z gałązkami, a tutaj są odłamane, tak? Ale mówi, te wierzą, te teraz nie wierzą, ale jednak coś z tym mają. A my byśmy powiedzieli, a co mają? A guzik mają. No są odcięte, tak? Nie rozumiemy, moim zdaniem, jeszcze mamy nad czym pracować i myśleć o tym, jaki w ogóle Bóg ma plan, jeśli chodzi o ludzi. Tak? Bo niekoniecznie przywileje, prawda? O których my myślimy i przez to postrzegamy. Ewidentnie, ewidentnie to, co. Zwróćcie uwagę, w ogóle sama kwestia czasu jest tutaj w ogóle samym kodem dla nas do przemyślenia sam w sobie. Dlaczego? Bo gdyby nie ten rozwleczony na wieki obraz Izraela, ile byśmy mniej mogli w ogóle o Bogu powiedzieć? Co byśmy mogli w ogóle o Bogu powiedzieć? O tych wycinkach z naszego życia i naszych sąsiadów? Gdyby nie to, to my, którzy jesteśmy gdzieś tutaj i będziemy przez chwilę, o Bogu wiedzielibyśmy niewspółmiernie mniej. Tak? I Bogu nie przeszkadza, że pewne rzeczy trwają wiekami, chociaż trzeba powiedzieć wiekami krzywo. Tak? Dobani się tam dzieją różne historie. I Bóg mówi, no jakoś sobie trzeba z tym poradzić, no jakoś sobie z tym poradzę, tak? Ale my znowu nawet do innego myślenia, no ewidentnie dla wszystkich ludzi, to, co się działo przez wieki z Izraelem, jaka była interakcja Bóg-Izrael, tak? To powinien być olbrzymi zasób do przemyślenia, jaki Bóg jest i jakie są Jego plany, w jakim kierunku zmierza. Tak? Bo jeżeli to jest tylko pewien przykład tego, jak sobie Bóg pewne rzeczy życzyłby, żeby były, to my możemy się z tego uczyć. Nie? Ale oczywiście z drugiej strony można powiedzieć tak, my jesteśmy tutaj, tutaj załóżmy jest jakaś historia Kościoła i ci, którzy będą tam jeszcze dalej, okay, też patrząc wstecz, na przykład przez książki o historii Kościoła, też mogliby się dużo dowiedzieć o planie Bożym. Tak? No ja nie mówię, że książki historyczne będą tej samej rangi co Biblia, no tak daleko nie zajdę, ale muszę powiedzieć, że ten czas też Bogu jest do czegoś potrzebny. Tak? Nasze podchodzenie jednostkowe, gdyby było prawdziwe, to by trzeba było powiedzieć tak, no, zbawienie, tak jak my je pojmujemy najczęściej, pewnie nie wszyscy, powinno rozchodzić się z prędkością światła, a nawet szybciej. Bo jest tak istotne. Tak jak my je definiujemy, tak sobie to wyobrażamy. Tak? A ono ani tak nie działa, ani tak w nas się nie rozwija szybko. Wszystko się dzieje w jakiejś sferze po prostu zakotwiczonej kultury, mentalności, która musi jakby wyjść z jednego obszaru i zacząć powolutku transformować się do innego, aby się uczyć od Boga, tak? I cała reszta, to wszystko trwa. Więc wydaje się, że powinniśmy sobie spokojnie pomyśleć o tym, co Bóg robi, czego chce. Być może przy tych refleksjach parę rzeczy okaże się, że dobrze skreślić, bo pewnie o to raczej nie chodzi, a może chodzi o coś innego. To Izrael
ewidentnie w oparciu o list do Rzymian jest wielkim komunikatem, w oparciu o który warto po prostu przemyśleć, co Bóg właściwie chce od swojego stworzenia. Tak? Dokąd chciałby je popchnąć, gdzie chciałby je widzieć. Izrael na pewno jest wielkim tematem do przemyślenia i historia. Tak? I to, jak Paweł przepracowuje to wszystko. 29 werset. Tu jest gwiazdeczka, bo to nieodwołalne dosłownie jest, znaczy to jest coś, co nie będzie żałowane. I teraz jest pytanie, bo różni tłumacze mówią, na przykład tutaj właśnie idą, tak, że Bóg nie będzie jakby nie będzie żałował tych darów, tak? Ale to jest znowu pytanie, tak? Czy to jest określenie idiomatyczne, które w tym momencie, skoro Bóg nie będzie żałował tego, że obdarzył Izrael, to znaczy to, że on to zostanie jakby we właściwym czasie ostatecznie zagospodarowane i to wyda swoje owoce gdzieś tam? Czy negatywnie, bo nie ma czego żałować, tak? Może cały Izrael będzie zbawiony w kontekście. Ale to jest jeszcze inna historia, tak? Tak, tak. Ale trzeba powiedzieć, że po prostu tutaj się pojawia perspektywa jednak cały. Ale jednak mówi o pewnej grupie, która teraz jest poza, tak? A tylko część jest we właściwej jakby pozycji do Boga. Więc czy trochę odpowiedziałem na twoje pytanie? Tak, odpowiedziałem. Dobra. Chciałem dopowiedzieć, czy rzeczywiście mogę sobie rozumować tak, że Izrael równa się człowiek, może tak to odczytać do tekstu. Izrael jako człowiek, czyli Bóg i stworzenie, tej relacji, że mam odczytywać teksty, oczywiście uczyć się z tego, co pokazałeś, na podstawie historii Izraela, pochodna Kościoła, ale czy rzeczywiście to nie jest ten tekst, który mi powinien wskazywać, że w pozycji Izraela mam to czytać jako człowiek, moja pozycja wobec Pana Boga. Tak indywidualistycznie. Indywidualistycznie, mój plan zbawienia, moja relacja z Panem Bogiem i już nie będę rozdzielał utrata zbawienia, czy rzeczywiście Bóg gwarancja tego nie robi zbawienia. Krzysiu, jeśli mogę, bo jest kwestia, że czytając historię Izraela, ja uczę się, ja odbieram lekcje, dla mnie to są wskazówki bezcenne dla mojego życia. Natomiast wybór Izraela w Bożym planie jest szczególny, nie? Ja jestem jakby punktem dalszym, nie? Ja przez to, Bóg wybrał Izrael, my dzisiaj jesteśmy Kościołem, nie? Bo wybór Izraela skutkuje tym, że przez Izraela Chrystus, my w Chrystusie jesteśmy Kościołem, nieco to jest jakiś dalszy etap planu zbawienia. Nie? Więc Izraelici traktowałbym jako człowiek, ludzkość ogólnie, bo to jest szczególny Boży plan, ale w sensie lekcji, jakie wynikają z historii Izraela, biorę osobiście i to jak najbardziej jest cenne. To chciałem pouczenie. Okej, to cieszę się, że odpowiedziałeś, bo czułem, że mogę nie podołać. Dobra, dziękuję Wam bardzo. Do zobaczenia. Co złego to niestety ja, także niestety.